witamy Państwa w naszym kolejnym letnim odcinku. Tym razem zabieramy Państwa na grzyby. No to pewnie myśleli Państwo, że powinniśmy udać się do lasu, a my tymczasem jesteśmy w Instytucie Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego. Pani profesor Ewa Moliszewska. Dzień dobry Pani profesor, witam bardzo serdecznie. No właśnie, bo będziemy mówić o grzybach, proszę Państwa, ale właśnie niekoniecznie tych leśnych, ale tych, które czasem zaglądają do naszego pożywienia oraz zaglądają do naszych domów. Chociaż chyba najchętniej to byśmy sobie z lasu koszyczek grzybów przynieśli, Pani profesor, prawda? Chodzi Pani na grzyby też? Czasami rzeczywiście chodzę, choć zdarza się, że występują w moim ogrodzie. O, proszę bardzo, ale to są takie klasyczne pieczarki? Tak, maślaki. Maślaki nawet? Maślaki. Czyli nie trzeba iść do lasu, żeby zrobić sobie później pysznego marynowanego maślaka? Zdarza się, ale to oczywiście nie są sprawy rutynowe, to raczej musi nam troszeczkę poszczęścić. Pani profesor, grzyby zdrowe są te właśnie leśne dla naszego organizmu, bo się mówi często bełtki ciężkostrawne. To jak to jest? Rzeczywiście może nie są zbyt lekkostrawne, ale co do grzybów jadalnych, przede wszystkim powinniśmy odczarować rzeczywistość i to, co nam wmawiano przez lata, a mianowicie to, że nie niosą one z sobą żadnych wartości poza smakowymi. Jest wręcz przeciwnie. Grzyby, właśnie te leśne, te wielkoowocnikowe, to jest niesłychane źródło składników odżywczych, takich jak białka, witaminy, ale także substancji, które mają właściwości promujące zdrowie, poprawiające naszą kondycję zdrowotną. I tu warto o nich pamiętać. Takim bardzo dobrym przykładem, jeśli chodzi o takie prozdrowotne działanie, są zwykłe, poczciwe boczniaki. Co prawda teraz nie jest sezon na boczniaki, bo boczniak to jest grzyb zimowy, ale tenże właśnie wspomniany boczniak bardzo dobrze poprawia kondycję zdrowotną w kontekście tematu cholesterolu, tak, poziomu cholesterolu. Potrafi uregulować poziom cholesterolu do prawidłowych proporcji i prawidłowych relacji pomiędzy odpowiednimi frakcjami cholesterolowymi, praktycznie, jak literatura podaje, w ciągu miesiąca. Ale powinniśmy w ciągu tego miesiąca codziennie spożywać porcyjkę boczniaka. No, kurka i boczniak to są też przecież restauracyjne dania, bardzo często popularne, prawda? Tak, kurka jest doskonałym nośnikiem także prowitaminy A. Ta barwa żółta jest nie na darmo żółta. No właśnie, czyli odczarowaliśmy troszkę, Pani profesor, rzeczywiście, bo nie ukrywam, że mnie przez lata wmawiano, no tylko jesz dla smaku, rzeczywiście. Nie. A smak jest z tego sosu, który robię, rzeczywiście wyjątkowy. Tak, i tu trzeba pamiętać, że nie tylko ten smak, ale także beta-glukany, które mają bardzo dobre właściwości, a beta-glukany to są składniki ściany komórkowej grzybów, czyli jest ich tam sporo. Mają bardzo dobre właściwości ogólnie takie prozdrowotne, dlatego że działają antyoksydacyjnie, czyli chronią nasz organizm. I tu, jeśli chodzi o grzyby, to możemy w grzybach jadalnych znaleźć różnego rodzaju beta-glukany, bo jest to duża grupa związków i różne gatunki mają te związki troszeczkę różniące się od siebie, charakterystyczne właśnie dla swojego gatunku. Niektóre są wykorzystywane z powodzeniem w medycynie chińskiej i mają potwierdzone korzystne działanie na zdrowie. No i drodzy Państwo, w taki oto sposób właśnie weszliśmy w świat grzybów, ale nie zawsze tych pożytecznych i chyba naszego czasem niezbyt pożytecznego zachowania. Mówię o tym, że bardzo często, Pani profesor, a coś mamy tutaj, jakiś taki lekki osad, to go zrzucimy z drzemu, mamy coś tam na chlebie, to go odkroimy. No i przechodzimy do właściwej naszej dzisiejszej rozmowy, czyli grzyby i pleśnie w jedzeniu. Czasem, no niestety, jak to się mówi, a szkoda nam, szkoda wyrzucić, a jak jest tylko do połowy spleśniałe, to ta druga połowa jest dobra? Nie. Tutaj właśnie znowu trzeba być bardzo czujnym, dlatego że grzyby to są niesamowite organizmy. Potrafią mieć formę grzybów wielkoowocnikowych, czyli tych, które zbieramy w lesie, ale także w tym samym lesie i nie tylko w lesie, bo także wokół nas tutaj również znajdziemy całe mnóstwo grzybów tak zwanych mikroskopijnych. Nazwał je Pan pleśniami, prawda? Tak, prawda? O, proszę tu bardzo. Tu jest tak? Przedstawiciel rodzaju penicillium.
osiadł z powietrza, tak? Płytka taka, która służyła do sprawdzenia czystości w jednym z pomieszczeń tutaj. Mamy ich w swoim otoczeniu dużo i to jest naturalne, tak ma być. Ale pamiętajmy o tym, że w związku z tym, że jest tych grzybów wokół nas bardzo dużo, to one mogą osiadać na różnych materiałach, w tym na żywności. No właśnie, bo dzisiaj żywność jest właśnie naszą osią rozmowy, bo o tych pozostałych będziemy mówić już za tydzień w naszym programie. Tak. To jak i co należy tak naprawdę i na co uważać, co zrobić i jakiego rodzaju to są właśnie grzyby, na które powinniśmy w sposób szczególny zwracać uwagę? Tutaj ten grzyb, którego Pan przed chwilą pokazał, nazwiemy go plesią, tak, to jest zwrot potoczny. Ten zwrot potoczny ma znaczenie takie szeroko pojęte, prawda? Każdy rozumie słowo pleśń, jednocześnie ta pleśń zawsze jest grzybem, więc tutaj mamy takie śmieszne sformułowanie, grzyby i pleśnie, tak? Masło maślane trochę, ja mówię, bo jedno i drugie oznacza to samo, ale rzeczywiście w innym ujęciu. Pleśnie, które otaczają nas, grzyby pleśniowe właściwie, tak należałoby powiedzieć, bo które otaczają nas zewsząd, a im bliżej jesieni, tym jest ich więcej wokół nas, dlatego że zwyczajnie namnażają się w środowisku naturalnym, w glebie, na roślinach, na resztkach roślin, które w normalnym swoim cyklu życiowym zamierają, więc następuje rozkład i to jest ich podstawowa rola biologiczna. Rozkład materii organicznej, tak by składniki trafiły do obiegu w przyrodzie ponownie. I to samo zdarza się czasami w naszym gospodarstwie domowym, tak, naszej kuchni, bo one siadając na żywności zaczynają działać dokładnie w taki sam sposób. Materię organiczną, którą ta żywność stanowi, zaczynają rozkładać, czyli użytkują ją na swój własny sposób, niekoniecznie zgodny z naszymi oczekiwaniami. Tak, no tak się zdarza. I musimy pamiętać o tym, że w przyrodzie cały czas dzieje się coś takiego jak walka o byt. Grzyby też tą walkę muszą przeprowadzić i mają niesamowite też możliwości, ale to jest znowu temat na zupełnie inne spotkanie. Przy czym grzyby pleśniowe i jedną z takich możliwości, które one wytworzyły, wytwarzają różnego rodzaju związki chemiczne. Nazywamy je mykotoksynami. One są wydzielane do otoczenia, w którym one bytują, po to, żeby niejako zająć ten teren. Zająć go, zasiedlić, nie wpuścić innych, konkurencyjnych mikroorganizmów do tej żywności, którą one właśnie opanowują. Ponieważ są to związki, które mają szkodzić innym organizmom, a tymi innymi organizmami także my jesteśmy, w związku z tym również nam zaszkodzą. Cechą taką dla nas może mało wygodną jest to, że owe mykotoksyny nie mają zazwyczaj smaku, zapachu, a do tego są trwałe i w środowisku życia grzybów pleśniowych są przez nie rozprzestrzeniane z dużym wyprzedzeniem. Czyli najpierw te mykotoksyny penetrują środowisko przyszłego życia grzybów, a potem grzyby się tam rozwijają. W związku z tym ta druga połowa tego dżemu, czy sosiku, czy czegoś tam, prawda, co nam w kuchni spleśniało, nawet jeśli nie wygląda źle, to raczej należy przyjąć, że mykotoksyny tam mogły już dotrzeć. My ich nie wyczujemy, my ich nie zobaczymy. Ale wpłyną na nasz organizm. Ale wpłyną na nasz organizm, tak. I one wpłyną od razu na nasz organizm. Wiele spośród nich ma zdolność takiego oddziaływania odroczonego w czasie. Niektóre z nich mają właściwości kancerogenne, czyli będą generować nowotwory gdzieś tam w przyszłości. Nie jesteśmy w stanie do końca określić w każdej porcji żywności, jak to wytwarzanie toksyn wygląda. W związku z tym bezpieczniej jest po pierwsze chronić żywność, czyli ją przechowujemy w zamkniętych opakowaniach, w naczyniach, jeśli to możliwe teraz w okresie letnim w lodówce, bo to są miejsca, do których grzyby po pierwsze mają mniejszy dostęp, a po drugie w chłodniejszych warunkach po prostu nie będą się rozwijały tak intensywnie jak w ciepłej takiej aurze, w ciepłych warunkach. No to na koniec chciałem zapytać Pani Profesor o jedną rzecz. Czy
bardzo często mówimy, dopiero co kupiłem wczoraj, a dziś już jest spleśniałe, zwłaszcza na wędlinach osadza się taki, nazwałbym to taki śluz, taka warstwa dodatkowa. Czy to znaczy, że niestety rzeczywiście jesteśmy tak karmieni chemią, która powoduje później właśnie wytwarzanie się tych grzybów? Czy to są jeszcze inne czynniki? Bo często zrzucamy to później na to, że to jest najgorszego sortu produkt, który kupiliśmy, najtańszy i dlatego najgorszy, najszybciej nam spleśniał. Czy to jest takie proste rzeczywiście wytłumaczenie? Nie do końca, nie do końca takie. Przede wszystkim musimy pamiętać, że żywność, która nam psuje się czy pleśnieje, wcześniej musi zostać zainfekowana zarodnikami grzyba. To nastąpiło gdzieś tam, prawda? Nie do końca wiemy. Ja może odejdę w tej chwili od tego przykładu wędliny, bo często, zwłaszcza teraz, może nam się zdarzyć, że w sklepie kupujemy ładnie wyglądające cytryny, brzoskwinie, tudzież inne owoce, przynosimy do domu i na drugi dzień faktycznie znajdujemy spleśniałe. One zostały zainfekowane wcześniej, ale po prostu ta pleśń w tym momencie, kiedy myśmy kupowali, ona się rozwijała, właśnie penetrowała tkankę, tego jeszcze nie było widać. Zostało po iluś godzinach, pleśń się rozwinęła, tkanka owoców czy też warzyw została zmieniona, ponieważ została zużytkowana częściowo przez grzybnię. W związku z tym my to obserwujemy jako właśnie pleśnienie, psucie owoców, warzyw. Jest ciepło, jest dosyć wilgotno, w związku z tym to są... Ten proces przyspiesza. Tak, to są warunki, które bardzo sprzyjają rozwojowi grzybów. Zatem te procesy będą zachodziły w tempie niesłychanie szybkim, wręcz takim godzinowym. Zmiany z godziny na godzinę będą widoczne. Stąd jednego dnia wyglądało dobrze, drugiego dnia już wygląda niedobrze. Ale metoda jest, tak jak pani powiedziała, jedna, tak kończąc rozmowę, że no niestety powinniśmy sobie powiedzieć jasno, nie. Te spleśniałe, nie. Nawet tutaj sugerowałbym... Czy pół śliwki dobre, a pół śliwki niedobre, nie? Nie ryzykujemy przede wszystkim, nie ryzykujemy. Tu jeszcze warto dodać, że grzyby, wszystkie grzyby pleśniowe składają się w obrębie gatunku ze szczepów. To jest tak mniej więcej, jakbyśmy mieli różne osobniki. I one wszystkie mają różne właściwości. I wśród takich grzybów pleśniowych, właśnie na przykład jak te, jedne osobniki, czy te szczepy, mogą mieć zdolność do wytwarzania mykotoksyn, ale są też takie szczepy, które tej zdolności nie mają. Ale my, patrząc na nie, nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić. Wymagałoby to badań dogłębnych i mimo wszystko tutaj, nawet mając tą świadomość, nie zalecałabym ryzykowania. Nie zalecałabym tego ryzykowania, w związku z tym nawet... Czyli po prostu patrzmy, uważajmy. Patrzmy, uważajmy i sugerowałabym nawet zwrócenie uwagi na owoce, które jeśli się stykają, owoc wyglądający zdrowo i owoc do niego dolegający, który pleśnieje tą pleśniejącą stroną. Ten przylegający też już może być spenetrowany przez mykotoksyny. Grzyby mają też cały szereg pozytywnych, i to bardzo pozytywnych, aspektów swojego oddziaływania na środowisko i na nasze życie. No ale to już, jak pani powiedziała, jest zupełnie inny, temat. Natomiast na dziś należałoby jednak chronić żywność i chronić siebie przed tą żywnością, która jest zepsuta, spleśniała. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Pani profesor Ewa Maliszewska naszym gościem. Spotkamy się za tydzień tutaj w laboratorium, by powiedzieć Państwu, nadal będziemy mówić o grzybach, ale tych, które doskwierają nam w inny sposób, już nie bezpośrednio żołądkowy, ale które towarzyszą nam w naszych mieszkaniach, naszych domach, naszym otoczeniu, a ostatecznie nawet jak rdza na naszych samochodach, chociaż to też zupełnie inna rzecz. Dziękuję bardzo, pani profesor, za spotkanie. Dziękuję.